O kurde, ale Nefarius zwiechę dostał. Ratchet, come in. I just picked up a looping transmission on one of the emergency frequencies. Tell me what you make of this. I don't believe it. That's a distress call with Clank's signature. Aphelion, can you track the source? The origin appears to be Planetopedia. Acquiring coordinates now. Just think. By tonight, your friend will be safe and the clock will be ours. I'll be there as soon as I can. No to, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Jak mogliście za... Bonjour, Monsieur Lombax. I see you picked up on our little signal. Unfortunately, this is as far as you go. No, mamy teraz walkę, kurde. Więc walczymy sobie z Kariną w tym momencie. Chyba tak ona się nazywała. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ale jak mogliście zauważyć, był tutaj nowy wątek. Mianowicie była jakaś tajemnicza wiadomość od ojca Clanka. Niestety oczywiście Lawrence musiał ją uciąć poprzez odłączenie zasilania. Co za dupek, kurde. No i teraz musimy sobie walczyć, kurde, z bossikiem. No, z tego co widzę, boss nie wydaje się taki trudny. A nanotek przy okazji nam sam się ładuje tutaj, więc... My przynajmniej będziemy, kurde, bezpieczni. Niekoniecznie Karina. O ile dobrze zapamiętałem, że to jest ona, bo mogę równie dobrze się pomylić. Więc jeżeli to nie jest ona, to serdecznie za to przepraszam, że wprowadzam w błąd. Ale mogę mieć tutaj malutkie luki w pamięci. Bo tutaj jest naprawdę dużo postaci. O, i proszę bardzo, mogliśmy zniszczyć tarczę i jedziemy teraz z koksem. A planeta, do której musimy się dostać, to jest Wapedia właśnie. Więc po pokonaniu Kariny będziemy mogli na Wapedię polecieć. Elegancko. Kurde, muszę bliżej podlecieć. I nie ma tarczy, kurde, co ty sobie wyobrażasz? Jedziemy z tobą, kurde, równo. Patrz na to, widzisz to? Kumasz to? Kumasz czacze? Zobacz, jak ja cię jadę w tym momencie z koksem. Aphelion, give me a status update on Clank's transmission. The coordinates appear to be accurate, but the signal has weakened by 72.3%. That means Clank's in trouble. Hold on, pal. I'm coming. No to cóż, że tak powiem. Czy to jest planeta, na którą chcemy lecieć? Tak jest, to jest Wapedia. Jak możemy zobaczyć po loading screenie, to jest Cytadela Valkyrie. Tak więc... O kurde, ale fajna... Ej! Ale kolorowa planeta, kolejna zresztą. Podoba mi się to. Clank's distress call terminates somewhere inside the Citadel.
This calls for a classic smash and grab. Ale fajna muzyczka tutaj sobie leci. Nie no, soundtrack w tej gierce jest genialny, proszę państwa, tutaj nie ma co ukrywać. To jest poezja w tym momencie. A sama planeta, kurczę pieczone, no cóż ja mogę powiedzieć. Zdobyła moje serduszko, zresztą nie pierwsza i nie... Ej, halo, chwila, moment. Zoni tam był! That bolt's rusted. We're going to need some oil. Ja do Zoniego lecę, nie ma takiej opcji, ja Zoniego nie pominę. Nie. That bolt's rusted. We're going to need some oil. Tam muszę na tą górkę podlecieć. Dobra, będę pamiętał. Lecimy raz jeszcze. Nie ma to tamto, ja nie ominę za niego. Im więcej, tym lepiej zbiorę ich. Jak są tak, tym bardziej blisko mnie. O, patrzcie, widzicie to? Jedziemy z koksem. No kurde, co ty se myślałeś? Ja się nie poddaję, tak jak zresztą mówiłem. 15 zoni, kurde, zabranych, uratowanych, whatever, jak chcemy sobie to nazwać. Ja na to zawsze mówię uratowani, wy możecie mówić, że porwani w sumie, więc na tym możemy zakończyć. 15 mamy ich uratowanych i to się chyba zapisze, tak? Mam nadzieję. Jep, zapisało się, dobra. Więc na czym my teraz to skończyliśmy? A więc tak, lecimy sobie w tę stronę i teraz lecimy sobie w lewo. Dokładnie tak. Tu sobie pozbieramy amunicję jakieś. Przy okazji zaatakujemy sobie przeciwników, którzy na nas plują jadem, niczym hejterzy w komentarzach. Cóż za piękne, poetyckie porównanie. A nie, przepraszam, ja nie mogę tego odbijać jak Klang, więc może... Ja po prostu ich tak dojadę, bo Klang mógł odbijać, a Ratchet nie może, więc... Znaczy, może Ratchet i może, ale... Mi nie wychodzi, więc po prostu zestrzelę, o. Dobra. Skoro byłem tutaj w tę stronę, to teraz w tę stronę lecimy. No dobra, tylko teraz pytanie, gdzie jest... A, jest, dobra, widzę go. Dawaj, o, dobrze. Dawaj, patrzcie, jak ja oszukałem system. Haha.
Ale oszukałem system. Bo to nie powinno mi się udać. Znaczy, teoretycznie może i powinno, ale... No jakoś się udało. Omni Soaker, oczywiście, że tak. I teraz tutaj. I lecimy teraz prosto przed siebie. O nie, takiej okazji to ja nie odpuszczę. Złota śruba, patrzcie na to. Haha, kolejna. Ale dzisiaj mam farta do tych złotych śrubek. To już chyba druga poleciała. Jest tutaj jakiś licznik tych złotych śrubek? 6x40, no kurde. Co prawda brakuje nam 34, ale to mało. To mało, 34? Kurwa, co to jest, proszę państwa. No i teraz walczymy, kurde, z walkiriami, które tutaj są, bo w końcu, jak sama nazwa wskazuje, to jest Cytadela Walkirii. Więc tutaj możemy wszystkiego się tak jakby spodziewać. Nasi przeciwnicy to chyba głównie walkirie będą. No ale tam palcie gumy! Ja tu chcę klanka uratować. Matko Bosko, czemu wy musicie tak to utrudniać? Jak zwykle zresztą. Ale was będę miał na strzała, zresztą Azimut też. O, wszędzie tutaj, kurde, widzę, że są. Azimut, nie poddawaj się! Ja myślę, że tutaj jeżeli nanotek jakiś będzie, to ja się po prostu kurwa wyleczę. Proszę, dajcie mi nanoteka, proszę. Tak grzecznie proszę. No time for games. This airship may be our ticket inside. See if you can unlock the loading platform. That ought to do it. Elegancko, patrzcie na to. Patrzcie, kurczę, mam nadzieję, że mi HP się tutaj uzdrowi w jakimkolwiek stopniu. Mam taką nadzieję, bo trochę lipa by było. A, mamy save pointa, no to tyle dobrze. Najlepiej odsunąć tam, gdzie jest ta cała energia. Ta niebieska. Tego schowamy i co teraz będzie? Czy teraz będzie działać? Dokładnie tak. Trzeba było trochę pomyśleć, ale no jak widzicie, czasem trzeba. No czasem po prostu trzeba. Cause no more trouble, huh? Karina and Libra are dead thanks to you. And now that we've gotten what we need from the caretaker, his time has come. Valkyries, destroy the Lombaxes! She's going to kill Clank! No kurde, znowu boss fight. Czy tym razem musimy po prostu infiltrować Cytadelę? Chyba infiltrować tylko. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego boss fight. No nie, no kurde, fuck this. Widzę, że tutaj się wszyscy dobrze bawią, nie żeby coś.
A mi do śmiechu nie jest w tym momencie. Aha, możemy się tak teleportować, fajnie. Warto wiedzieć. Nie będę tego, że tak powiem, ukrywał. Kurde, co tutaj teraz trzeba zrobić? Kurwa, ja pierdolę. Spójrzmy, może. A, tu coś jest chyba. Nie, tutaj żeśmy przyszli. A, dobra. Naparzamy się dalej. Myślałem, że kurde już to będzie koniec, ale jednak nie. Teraz się drzwi otworzyły. Ale one są słabe, bez kitu. Patrzcie, ile one HP przyjmują na siebie. No beka w chuj. Jeszcze level 3, mamy tutaj upgrade, elegancko. Negotitator na levelu 3. O-o! Tutaj platformy się zmieniają. Poor thing. You've wandered right into our Valkyrie training course. No man has ever survived. Farewell, Ratchet. Take solace in the fact that you never stood a chance. Ja tutaj nawet nic nie muszę mówić, ale przez to, że w durny sposób zginąłem, no to muszę to skomentować aż, ale... No kurde, to było taka... Oj, dobra, skończ pierdolić, już znam twoją kwestię na pamięć. No jak widzicie, ta walka jest kurde picuś glancuś, no bo musimy tymi bombami kurde w te otwory uderzać. Myślałem, że to będzie coś bardziej skomplikowanego, no ale okej, dobra. No to jedziemy z koksem, dawaj, dawaj, dawaj. Jadziem z dziadziem, jak to się mówi. Dobra. Kolejna bomba. Bomba w pysk. Elegancko. Mogłem tak od razu zrobić, no ale no nie pykło. Naprawdę, kurde, wymyślałyście, że co, że wy mnie pociśniecie? Proszę was. Błagam. Hoverbootsami możemy się dostać dalej. Patrzcie na to. Well, let's see how you survive a silo of deadly nerve toxin. Hmm.
your friend! Patrzcie na to, kurde, ale dojeżdżana ona będzie teraz. Dawaj, 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 jeszcze jeden czerwony. Co, jakie to jest proste, bez kitu. Ale oni dojeżdżani teraz będą łatwo, łatwiutko. Bez mydełka dojeżdżani będą. Proszę państwa. No dawaj, dawaj, dawaj. Czerwony jaki został. Czerwony zadek. O, o, wypierdalaj. Dobrze. Jakie to było proste. Ja myślałem, że to będzie bardziej skomplikowane. No ona tutaj nic szczególnego nie mówiła, więc dlatego, kurde, zacząłem się odzywać. Just hold off the rest of them. I'm sorry, Ratchet. I should have known the Valkyries faced that distress call. Foolish of me to suggest this. All that matters right now is Clank. Help me find him, General. Ja pierdzielę, no kurde, co za beznadzieja. Że oni są beznadziejni w tym momencie. Co oni reprezentują? W ogóle myślicie jakkolwiek, czy nie? Te Valkyrie? Co się do nich mówię, oczywiście, nie? Ale ich będę teraz dojeżdżał, ja pierdziule. Powiedzcie w ogóle w komentarzach, czy dzisiejsze jakby tam planety oraz, nie wiem, oraz ogólnie te sekcje sprawią wam jakikolwiek problem. Bo jestem po prostu tego w nadzwyczajnym świecie ciekaw. A co tutaj mamy? No kurde, panie kolego. Nope. Na razie nic nie chcę tam dodatkowego, ale kurde, 9x21 elegancko. Trzysta tysięcy śrubek. Ja kurde, ja się zdziwię, jak będziemy mieli milion. To ja wtedy będę kurde w chuj zdziwiony, no nie? O! Zoni! Patrzcie, kurde, skurczybyka. 16 Zoni. Jeszcze przy okazji Expo dostaliśmy, czyli za chwilę będzie upgrade tego, nanoteku, jak nic. 70 coś HP będziemy mieli, na bank. A ich chyba tutaj w nieskończoność będzie, dobra, no to Eluvina. Ja stąd spadam. Dziękuję za uwagę. To co mogę, to zrobię, a to co mogę, nie zrobię. Tutaj sobie zabieramy ammo. Oh man. Hello, Ratchet. I see. Yeah, I know. Time for another death trap. Mówiłem? Mówiłem, że zaraz na notek upgrade będzie? No mówiłem. Dobrze! Chcieliście mi dojechać? No to coś nie pykło, kurde. Coś nie pykło w tym momencie. 75 HP, ja pierdzielę. To ciekawe, czy ile tutaj można mieć maksymalnie. Czy maksymalnie to jest 100, czy ile? To mnie bardzo ciekawi, nie będę tego ukrywał.